jak rozumiem tolerancję w kontekście wspólnej zabawy w klubie? Robienie tego, co komuś się podoba, ale w myśl zasady, żeby nie wchodzić w czyjąś strefę komfortu lub nie robić komuś innemu krzywdy. Przychodzę, jestem skupiona na sobie, staram się dobrze bawić, tak żeby nikomu tym swoją zabawą nie zrobić krzywdy w jakiś sposób, niczyich granic nie przekroczyć. Klub jest taką przestrzenią dosyć specyficzną, tam można też zawsze trochę więcej, ale też trzeba uważać, żeby nie robić za dużo. Mimo tego, że właśnie kluby takie, do których my chodzimy, są takim miejscem, który właśnie każdy może pokazać też tą swoją inność w jakiś sposób. Wspólnie bawić może się każdy, niezależnie od religii, od orientacji seksualnej, od światopoglądu. Każda z tych osób jest szanowana, każda z tych, z tych osób spotyka się tam z szacunkiem, z miłym traktowaniem, nie spotyka się z żadnymi przejawami dyskryminacji. Przekraczanie pewnych granic, czy cielesnych, czy psychicznych, to jest coś, co uznałbym za nietolerancję w klubie na imprezie na przykład, nie? Bardzo dużo osób mówi, że jest tolerancyjnych, że on szanuje inne osoby i tak dalej, ale jak skupisz się na ich zachowaniach, to ta granica im się zaciera. I w momencie, i dla nich coś, że na przykład, nie wiem, kogoś dotknę, klepnę w tyłek, zacznę jakoś tak, wiecie, cieleśnie ograniczać tę osobę, albo psychicznie, na przykład, nie wiem, obgadując ją, pokazywać tak, w taki sposób niewerbalny, brak szacunku, taki, wiecie, jakiś taki, że coś tej osobie się nie podoba w danej osobie, to już dla mnie jest wtedy pas, nie? I jakby nie chciałbym czegoś takiego.